Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy datę i nazwisko rywala na następną walkę Jana Błachowicza w Federacji UFC. Cieszyński książę w swoim następnym pojedynku zawalczy z Magomedem Ankalejewem, a ich konfrontacja dojdzie do skutku 10 grudnia na UFC 282. Na tej samej gali w walce wieczoru Glover Teixeira podejmie w rewanżu Jiriego Prochaskę, więc zrobił nam się mały turniej na szczycie kategorii półciężkiej. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o walce cieszyńskiego księcia z Magomedem Ankalejewem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Jan Błachowicz to jeden z najlepszych półciężkich na świecie, który zdobywając mistrzowski tytuł Federacji UFC na zawsze wpisał się w historię MMA naszego kraju. Przez okres swojej kariery pokonywał takich zawodników jak Corey Anderson, Dominic Reyes czy Israel Adesanya, natomiast jak to często bywa, nie zawsze było tak kolorowo. Na początku swojej przygody w największej federacji na świecie wiązał koniec z końcem ze zmiennym szczęściem, kończąc swoje walki, ale w końcu znalazł jakiś sposób i od 3 lat przegrał tylko raz. Było to podczas konfrontacji z Gloverem Teixeirą w drugiej obronie mistrzowskiego pasa, kiedy został poddany przez Brazylijczyka w drugiej rundzie. Całe szczęście nasz rodak w swoim ostatnim pojedynku z Aleksandarem Rakiciem zaliczył cenne zwycięstwo, które pozwoliło mu wrócić na właściwą drogę do ponownej walki o pas. Ostatnia przeszkoda do takiego pojedynku będzie czekała na Janka 10 grudnia w postaci mocnego Magomeda Ankalejewa. Zawodnik ze wschodu jak do tej pory stoczył 19 pojedynków podczas swojej kariery i co ciekawe porażkę zaliczył tylko podczas jednego z nich. Było to z Paulem Craigiem, który poddał Magomeda trójkątem nogami w ostatniej sekundzie pojedynku, który do czasu poddania układał się po myśli Ankalejewa. Od tamtego czasu pokonał kolejnych 9 zawodników, z wieloma wygrywając przed czasem, co poskutkowało tym, że zajmuje teraz 3. miejsce w rankingu. Wielu ekspertów na całym świecie widzi w nim materiał na przyszłego mistrza kategorii półciężkiej i te słowa będzie musiał potwierdzić już 10 grudnia. O wygraną jednak nie będzie łatwo, bo naprzeciwko niego stanie były mistrz tej dywizji Jan Błachowicz. Po tym jak Federacja UFC ogłosiła, że doprowadzi do rewanżowego starcia Glovera Teixeiry z Jiriem Prochaską, raczej pewnym stało się, że kolejnym rywalem Janka będzie Ankalejew. Na szczycie rankingu kategorii półciężkiej nie było innego sensownego oponenta dla Polaka i bez wątpienia można rzec, że to starcie to eliminator do walki o mistrzowski tytuł. Jak na razie według wstępnych typowań ekspertów i kursów bukmacherskich wyraźnym faworytem jest zawodnik ze wschodu i trzeba się z tym zgodzić, że to będzie ciężka przeprawa dla Janka. Prawda jest jednak taka, że wygrywał już z lepszymi zawodnikami i to czy wygra w grudniu to kwestia tego jak wejdzie mentalnie przygotowany do klatki. Spory znak zapytania to sztab szkoleniowy naszego rodaka, bo wiadomo, że Robert Joch nie jest już jego głównym trenerem, więc na pewno to może zagrać dużą rolę. Czy będzie to na plus czy na minus dowiemy się dopiero za niespełna 2 miesiące, ale raczej to, że Janek będzie przygotowany to dla mnie sprawa pewna. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznam już 10 grudnia na UFC 282. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o pojedynku Jana Błachowicza z Magomedem Ankalejewem z grudniowej gali UFC. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.